Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. To słowa z Ewangelii świętego Jana z 16 rozdziału. Jezus, zanim odejdzie, zanim opuści swój Kościół, swą wspólnotę uczniów, zwraca się do nich z zachętą, by trwali na modlitwie. Mówi im o potrzebie modlitwy prośby, czyli zachęca ich, by wołali, błagali nie tylko za siebie, ale i za innych, by wołali w potrzebach świata. Kieruje jednocześnie ich spojrzenie na samego siebie, mówiąc, aby do Niego wołali, to znaczy przez Niego, i odnajdywali w Nim swego pośrednika. Jezus pragnie być, możemy tak powiedzieć, drogą do łask, jakie daje Bóg Ojciec. Dla nas te słowa to zachęta, która nas umacnia. Pan prosi, byśmy w Nim szukali pomocy. Chce być obecny na naszej drodze życia. Widzimy, jak w Jezusie Bogu zależy na nas. Podaje nam rękę, pokazuje, jak żyć. To ważne światło. Widzimy, jak Bogu bardzo zależy na mnie, na konkretnym człowieku. Pragnie dotrzeć do mego serca. To jest bardzo pocieszające. Matka Boża jest naszą pomocą. Jest ona tą wyciągniętą ręką Boga do nas. Prowadzi nas do zapatrzenia w Jezusa. Ona wie, że jej Syn pragnie nam pomagać. Ona czeka na nasze wołanie, mówić Panu, jak Maryja w Kanie Galilejskiej, o naszych bolączkach, problemach. To nasza droga. Mówić Panu o tym, z czym sobie nie radzimy. Pan chce być naszą pomocą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.